Do Ultimate Team zawitały dwie nowe ewolucje. Jedna jest to płatna, wyborna obrona, kosztuje 125 tysięcy coinsów, oraz druga, ta ciekawsza, no bo darmowa, czyli główna gwiazda. W dzisiejszym filmie pokażę wam, według mnie, top 5 najlepszych kart, jeśli chodzi o te dwie ewolucje, do każdej po 5 kart. Jeśli film wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę, a ja zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, do każdej ewolucji dobiorę po 5 kart, ale nie będzie to w kolejności od najlepszej do najgorszej, czy od najgorszej do najlepszej, tylko w kolejności losowej. Pierwsza karta, która jest moim zdaniem bardzo fajna, jeśli chodzi o tą ewolucję, przynajmniej dla fana Bayernu, jest to Serge Gnabry. Wrzucamy złotą kartę Gnabry'ego i po ewolucji prezentuje się on następująco. 91 tempa, 94 strzelania, gwiazdki 5 na 5, dodatkowo całkiem ok podania, no i dribbling, całkiem ok jak na Gnabry'ego. Karta otrzymuje 3 playstyle, stałe fragmenty plus, podania na dobieg plus oraz pewne przyjęcie plus. I tak jest w przypadku każdej karty, którą wrzucimy do tej ewolucji. Z plusów Gnabry'ego na pewno można wymienić to, że właśnie ma 5 na 5 kartę oraz możemy go umieścić na każdej praktycznie pozycji w ofensywie, czyli na prawym skrzydle, lewej pomocy, na napadzie czy prawej pomocy. Strzelanie oraz dribbling na karcie są naprawdę niesamowite. Reszta statystyk, no mogłaby być lepsza, nie oszukujmy się. Mimo wszystko taki Gnabry, jak ktoś dopiero zaczyna gierkę albo jest właśnie fanem Bayernu, tak jak ja, myślę, że ta karta będzie całkiem ok. Następną kartą, którą sobie wybrałem tutaj z ciekawszych, jest to Felipe Anderson. Anderson zawsze ma naprawdę solidne karty. Jak ktoś nie zdążył zrobić tej karty jego zadań, co była koniec ery, to może żałować, bo ja go zrobiłem i naprawdę jest fajny, ale teraz ma taka osoba drugą szansę, żeby odblokować fajnego Andersona, bo właśnie jak wrzucimy sobie jego złotą kartę, to po upgrade'ach ma 97 tempa, naprawdę ok dribbling, wytrzymałość na 98 poziomie, podania i strzelanie też jak w przypadku Gnabry'ego nie najlepsze, ale jeśli chodzi o jakąś ławkę, żeby go z ławki wpuszczać, to naprawdę karta z cyklu top. Po wrzuceniu Jacksona do tej ewolucji otrzymujemy naprawdę dość ciekawą kartę, jeśli chodzi o statystyki. Gorzej, jeśli chodzi o gwiazdki sztuczek i słabszej nogi, bo on na kardzie Team of the Week ma 3 gwiazdki sztuczek i 3 słabszej nogi, więc po upgrade'zie będzie to 4x4, a nie 5x5, jak w przypadku pozostałych kart. Mimo wszystko te statystyki budzą podziw i można taką kartę przetestować. Złoty Gabriel Jesus, również po upgrade'zie nie prezentuje się on aż tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. Jak darmowa karta, to naprawdę można sobie go wrzucić. Wiadomo, Jesus jak to Jesus ma bardzo fajny dribbling, tylko jego minusem będzie to, że będzie miał tylko 4 gwiazdki sztuczek, co na tym etapie niektórzy uważają za minus, ale za to 5 słabszej nogi, także i z lewej i z prawej nogi będzie ładował jak popadnie. U niego ten dribbling z pewnością zrobi różnicę na boisku. Przyszedł czas na omówienie w mojej opinii najlepszej karty do tej ewolucji, czyli Kirby z Chelsea. Ona po upgrade'zie, zobaczcie jak się prezentuje, po prostu całkiem w porządku. Dribbling praktycznie wymaksowany, podania całkiem ok, strzelanie i tempo też na wysokim poziomie, dodatkowo 5 gwiazdek sztuczek, 5 słabszej nogi, wysoka pracowitość ataku, średnia w obronie. Jej największym minusem jest, myślę, wykończenie oraz podania. No i wytrzymałość, 78 wytrzymałości na tym etapie gry, no to może troszkę odstawać, ale jak ktoś jest zainteresowany taką Kirby, to jak najbardziej może zrobić. Ja, jeśli chodzi o tę ewolucję, decyduję się na zawodnika Bayernu Monachium, tak jak mówiłem, Serge Gnabry dołączy do mnie do zespołu, zrobię sobie jego ewolucję, a teraz przyszedł czas na omówienie tej drugiej, droższej ewolucji. Ta ewolucja jest głównie skierowana do ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić z końcami, że tak powiem, i mają naprawdę dużo na zbyciu i chcą ulepszyć jakąś ze swoich lepszych kart. Na pewno zdecydowanie topową kartą do tej ewolucji jest kapitan w wersji zwykłej. Jak go wrzucimy, to zobaczcie, jak te statystyki się prezentują. Bardzo, bardzo przyzwoicie. Dodatkowo taka karta, jeśli nie posiada żadnych playstyli, to otrzymuje je aż 3. Wojownik, blok oraz przechwyty. Do topowych kart tej ewolucji, do kapity z pewnością może dołączyć Virgil van Dijk w wersji TOTW, jak i w wersji zimowej. Po upgrade'zie te statystyki ma całkiem nie najgorsze jak na ten etap gry. Na pewno nie tak dobry jak na przykład Widzic, który ostatnio dostał kartę specjalną, ale wiadomo, to jest Virgil van Dijk, fajna sylwetka i on po prostu jest sobą, czyli będzie robił to, co robi najlepiej, a po takim upgrade'zie
no to już w ogóle będzie bestią na środku obrony. Kartą, którą warto wyróżnić w tej ewolucji, jest niewątpliwie Marquinhos. Trzeba użyć do tego jego karty 90 w wersji specjalnej. No i po upgrade'ach wygląda on naprawdę, naprawdę w porządku. Tylko problem jest taki, że jest to dość droga inwestycja, bo sama ta karta specjalna kosztuje około 200 tysięcy. Ewolucja też jest droga, więc po prostu chyba najlepszym rozwiązaniem, jak ktoś chce mieć Marquinhosa w wersji specjalnej w klubie, to żeby kupić jego Totsa w wersji Moments. Rzucając Niklas Azyle w wersji UCL do tej ewolucji, otrzymujemy naprawdę potwora na środku obrony. Syle ze swoją posturą, z genialnymi playstylami, z 90 tempa, ze świetną statystyką obrony, jak i fizyczności, myślę, że może być kartą, która namiesza trochę w poczynaniach ofensywnych rywala. Nie wiem jak bardzo, bo no właśnie to zależy, kto go zrobi, a myślę, że niedużo ludzi go zrobi. No ale jak ktoś się zdecyduje, myślę, że nie będzie zawiedziony, bo taki Zyle, kto pamięta jego wersję Showdown chyba z FIFA 22 czy 23, to wie, że naprawdę on robi różnicę w składach. Także myślę, że to jest taka ukryta bestia, na którą wiele ludzi się nie zdecyduje, ale naprawdę warto go brać pod uwagę, jeśli chodzi o budowanie środka obrony. No i już ostatnią kartą, którą bym wyróżnił w tej ewolucji, jest niewątpliwie Araujo w wersji specjalnej. Jest to bodajże jego wersja urodzinowa. Po wrzuceniu do tej ewolucji naprawdę będzie miał on fajny upgrade. No i można takiego Araujo połączyć na przykład z Christensenem, który niedawno za darmo trafił do zadań, albo na przykład z Kunde, który był w wersji TOT w SBC do odblokowania. Naprawdę można sobie zrobić barcelonski środek obrony, jak ktoś jest fanem Barcelony na przykład, to coś takiego można sobie zbudować. Tak jak widzicie, można kilka perełek znaleźć do tych ewolucji. Wiadomo, nie będą to jakieś mega wybitne karty, które zwojują teraz każdy skład w Ultimate Team, ale nad takim Zyle albo właśnie nad Gnabrym to nawet ja bym się pochylił. Dajcie znać, czy robicie któregoś z tych zawodników przeze mnie wymienionych w tej ewolucji. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu. Z chęcią wam przypnę serduszko i już dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Do usłyszenia w następnym odcinku. Siemanko. Cześć.